No to ruszamy, proszę bardzo. Mami balonka, oczy panina, konice kormańskie, tuta westylina, ona kałmina stóp, ma ładne zlato, kiedy pomiędzy, obitła pokor. Sentali na playa, con esa boquita, roja como el carmi, vinosamente yo a ti me acercaba, cuaroma yo sentí, ante tu nombre me dijiste. Zerówka najlepiej tańczy. Wyżej skaczemy, wyżej! Pierwszaki pomagają bardzo ładnie. Ale gdzie są chłopcy? Jest! Jest Piotrek Jabłoński, ale zrówmy! Oje mój! I pijacy zapachki z całego emocją. Abis! Por eso te pido que vuelvas! Zaczniemy uroczyste otwarcie. Przyjechaliśmy tutaj na zawody grupą 50 osób i mamy zamiar powalczyć o medale, o trofea najwyższe, ale też dobrze się bawić. Właściwie słowo dziękuję jest za mało. Chyba muszę poprosić Pana Boga, żeby po prostu Bóg zapłać wszystkim osobom, które tutaj są dzisiaj i które się przyczyniły do tego, żeby to wszystko tu istniało. Właśnie się dzisiaj dowiedziałam, że jedna z klas, połowa tej klasy biegnie tylko dlatego, że też jest zupa. Także zupa też przemawia, oprócz tej ojca i ojca, również zupa przemawia do serc, aby się ruszać. Serdecznie witam zgromadzonych gości, pana Przemysława Pacie, wicewojewodę wielkopolskiego, patrona honorowego biegu. Zapraszamy na scenę panią Joannę Frankiewicz, radną miasta Poznania, patrona honorowego biegu. Wśród naszych gości mam zaszczyt powitać siostrę
ojca Józefa Jońca, panią Bożenę Joniec Szczurek. Zapraszamy na scenę. Cieszę się, że możemy wszyscy uczcić ojca Józefa Jońca właśnie w ten sposób, bardzo ruchowo, bardzo energicznie. Tak jak on to kochał, tak jak brzmi maksyma naszej pijarskiej triady, ruch rzeźbi serce, umysł i ciało. Pamiętajcie, kochani, że wszyscy jesteście zwycięzcami, trzeba tylko dobiec do mety i tej siły ogromnej w nogach i w sercu wszystkim życzę. Uczcijmy minutą ciszy pamięć ojca Józefa Jońca i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Biegłem 17 maratonów, tak? Ale takich emocji jak na tym biegu nie przeżywam nigdzie, na żadnej mecie. Jak widzę tych najmłodszych, którzy dobiegają, to jest po prostu coś najpiękniejszego, co może być w sporcie. I tutaj zwycięzcą jest każdy. Do końca życia zawsze będę uczestniczył tutaj w biegu i zawsze będę pomagał organizatorom. Jest to dla mnie bardzo ważne, jest to dla mnie olbrzymie przeżycie osobiste. To jest jeden z moich najważniejszych dni w roku. Ja znalazłam informacje o biegu w internecie. Znalazłam chętne dzieci, które chciały przyjechać pobiegać. Przygotowywaliśmy się wcześniej, chodziliśmy sobie na treningi, ponieważ mamy ładne tereny biegowe, Lasek Marceliński, no i dzisiaj będziemy próbować po swoich siłach. Thank you.
tym roku trasa jest trochę inna niż w zeszłym. Widziałem, że jest na przykład przez tak zwaną górkę na Sobieskiego, więc pewnie będzie jakimś wyzwaniem ten podbieg. No ale ogólnie to miło jest zawsze pobiegać na swoim osiedlu i fajnie jest trasa poprowadzona przez takie ciekawe miejsca. Wydaje mi się, że bieganie jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, bo uczy pewnej higieny takiej psychicznej, bym powiedział. I bardzo jest ważne, żeby to promować, żeby pokazywać, że w ten sposób można fajnie spędzać czas i też to, że są chipy, to, że jest profesjonalnie wszystko przygotowane, że są medale, to też jest taka fajna otoczka, która przyciąga. Więc jestem ja całkowicie za, dlatego tutaj też przyszedłem. Nie najważniejsze jest to, że się wygra, tylko żeby dobrze się bawić też sportem, biegając, kibicując, ciesząc się, że jesteśmy razem. Żeby nie przesadzać z tą rywalizacją, jeśli na przykład, bo czasami ktoś na przykład taka zawiść, żeby nie było tej zawiści takiej. Zapraszamy na podium. Studio o fanfary, a naszych gości proszę do pani dekoracji. Dziękujemy bardzo, dziękujemy studiu za fanfary. Kategoria chłopcy 2001-2002. Bieganie jest jednym z najtańszych sportów, więc każdy może biegać. Po drugie, nie wymaga ani specjalistycznego sprzętu, nie wymaga jakby specjalnego przygotowania. Każdy może sobie wybrać jakiś dystans i rekreacyjnie ćwiczyć, więc jest dla każdego sportu. To, co mówił ojciec Joniec, wychowanie przez wiarę, kulturę i sport. Ja dzisiaj w swoim przemówieniu dodałem jeszcze do tego, że wychowanie także przez język. Gdyby nie język polski, to myślę, że te 123 lata zaboru byśmy nie przetrwali, więc wiara, kultura, język i sport. I myślę, że dzisiaj ta młodzież, te dzieci, które tutaj biegną, w ten sposób wychowane, myślę, że będziemy, już jesteśmy dumni, a w momencie, kiedy dorosną i będą stały u steru władzy, będziemy z nich dumni. I tak chciałbym, żeby było. Thank you.
19, kto będzie 20? Przygotowanie się do dekoracji. Kategoria młodzi. Trzecie miejsce. Nagrody. Wręczamy pani Bożena Joniec, Szczurek, pani Janna Frankiewicz i ojciec dyrektor Bartłomiej Moczyk. Fanfary dla zwycięzców, zdjęcia i razem zapamiętać te twarze. Cały czas, o, puchar w górze, piękna, piękny widok. Proszę tutaj podejście do pani. Myślę, że może pani Kulczyńska by wręczyła za trzecie miejsce. Gratulacje dla wszystkich. Ależ piękna scena. Będę płakał. Ale gratulacje dla wszystkich. Aż te dziewczyny się wzruszyły, widzę też.
tego Adamiaka nie ma. Pani Maria Nyczak. Brawo! I pierwsze miejsce pani Joanna Frankiewicz. Oklaski, owacja, przecina stygę. Jest na pierwszym miejscu. Nie wiecie! Jedna. I teraz prosimy o dekorację. Gratulacje. Zapraszamy do wręczenia nagrody.